Witam na kanale wędkarstwo.pl. Z tej strony Cezary. Dzisiaj materiał taki pokazowy, że tak powiem, pokażę Wam, z jakim sprzętem wybieram się na otwarcie sezonu szczupakowego 1 maja, aczkolwiek w tym roku 30 maja, gdyż w moim okręgu, znaczy ogólnie we wszystkich okręgach jest, że jeżeli dzień poprzedzający okres jest wolny od pracy, czyli niedziela, można łowić szczupaka. Ale w moim okręgu jest haczyk. Łowić szczupaka można od 30, ale na zbiornikach drobnych, obwodowych i pozaobwodowych jest zakaz spinningowania. Także można łowić na żywca, ale już spinningować nie można. Także uważajcie, nie na wszystkich okręgach tak jest, ale w moim akurat tak właśnie zrobiono. Dlatego też będę chciał zacząć sezon szczupakowy już w niedzielę i na niego wybiorę się z żywcem. Pierwszy materiał będzie żywcowy. Za chwilę Wam pokażę sprzęt, na jaki będę łowił na żywca. Mianowicie jest to kijek Seafox. Taki kijek. Taki oto kijek. Kołowrotek Maxwell, duży kołowrotek, plecionka, sumowa plecionka, jest to plecionka do 60-70 kg wytrzymałości, bardzo solidna, gruba plecionka. Spławik styropianowy zwykły 25-gramowy, oliwka 20-gramowa, żeby go dociążyć tak, żeby on wystawał tyle, ale żeby go żywiec nie dał rady zatopić, a szczupak nie poczuł żadnego oporu. Oczywiście przypony tytonowe JMC, tu się wyświetlą Wam. No i kotwica również JMC, rozmiar zaraz Wam się wyświetli. Tak wygląda sprzęt na żywca. Czepiam żywce za grzbiet, gdyż nie chcę, żeby szczupak się zażarł, bo w momencie, kiedy rzucamy na żywca, jest branie, dużo osób czeka ileś tam czasu, aż ten szczupak odwróci. Często kotwica znajduje się w skrzelach i często ten szczupak może nie przeżyć. W moim przypadku, jak przycinam moment od razu po braniu, praktycznie od razu po braniu, czasami odczekuję tam 3, 4, 5 sekund i przycinam, zawsze albo on się nie wepnie, albo jest zapięty gdzieś na krańcach pyska. Dlatego też czepiam za grzbiet i przycinam od razu. Tak wygląda zestaw na żywca. Solidny, dobry kij. Długość, właśnie długość, bo będziecie się pytywać. 3,90. Dlatego 3,90, bo jak łowię nie z pośrodka pływającego, tylko z brzegu i chodzę po krzakach, to żeby ten żeby miał lepszy zasięg. A ciężar wyrzutu od 100 do 250 gram wyrzutu, także to jest kij też sumowy. A z kolei 1 maja lecę grubo, oczywiście grubo, bo z castingiem. Tak się wkręciłem w ten casting, że casting to jest to, co naprawdę mocno pokochałem, ale spinning i twitching również będzie. Casting Abu Garcia, taki pomarańczowy, również z kołowrotkiem Abu Garcia. Ten zestaw jest do kupienia na sklepie wędkarskim. Jest to zestaw. Link będziecie mieli w opisie. I oczywiście macie też kod rabatowy do sklepu wędkarskiego na ten właśnie zestaw. Ogólnie na wszystko, co tam zechcecie, znajdziecie, tam będzie. Jerki. Pamiętacie w tamtym roku, co zrobiły? Jaką robotę zrobiły? Także w tym roku zaczynam od tych przynęp. Kaszub Bites, Jerki. Super. Fire Tigery UV, dokładna ich nazwa, są jeszcze do nabycia. Jeżeli by ktoś chciał, to w komentarzach piszcie, dam Wam link do mnie, ewentualnie znajdziecie to na stronie Kaszub Bites. Także casting Abu Garcia, nowiutka plecionka, teraz Wam się wyświetli. To jest właśnie ta plecioneczka JMC. Niezawodna i od już kilku lat używam tylko i wyłącznie tej plecionki. Drugą plecionkę
właśnie tą mam do drugiego multiplikatora. Ten multiplikator, jak oglądacie moje filmy, to na jednym z wypadów utopiłem całą wędkę, wpadła mi do wody. No, szczęście wyłowiłem, tak? No, ale multik nadawał się do serwisu, bo zgubiłem tą część magnetyczną i czeka mnie jeszcze nad wodą ustawianie go, żeby ładnie pracował. W każdym bądź razie przeszedł do serwisu, przyszła do niego część, ogólnie w sklepie wędkarskim mi to wszystko załatwili, internetowym sklepie wędkarskim. No i tak to wygląda. Przypon oczywiście również tytonowy. W tym przypadku to jest przypon bodajże 14 chyba kilo. No bo w każdym razie wam się za chwilę wyświetli. Tak wygląda zestaw spinningowy. Spinningowy, castingowy. O spinningu opowiem wam już w materiałach, gdy będę się wybierał na spinning. Bo to spinning jest standardowy, ten, który miałem. Taki bez nazwy, że tak powiem, ale bardzo fajnie się sprawuje. Teraz pooglądajcie sobie materiały, co wyprawiałem w tamtym roku z castingiem. Pierwszy rok mój z castingiem, jakie ryby wchodziły na tego oto właśnie jerka. Było fajnie, było miło i było bardzo, bardzo ekscytująco. Także mam nadzieję, że ten rok będzie taki sam, mam nadzieję nawet lepszy.
Dobra, przechodzimy jeszcze do jednego tematu. Chciałbym Was wszystkich zaprosić na zawody spinningowe, które będę organizował wspólnie z wójtem gminy Sosnówki. Także będą grube zawody, naprawdę grube zawody. Nie mamy w tym roku limitu osób, które mogą wziąć udział. Startowe prawdopodobnie będzie 5 dyszek, w tym będzie obiad, znaczy jakiś tam posiłek, plus nagrody startowe. Każdy otrzyma oczywiście nagrodę startową i na chwilę obecną wartość nagród, jakie uzyskałem od sponsorów, to jest około 5000. Także jeszcze sezon się nie zaczął, ponad 3 miesiące do zawodów, a ja już mam około 5000 nagród dla Was. Będziemy, przypuszczam, przydzielać pierwsze, drugie, trzecie miejsce, największa ryba, może największy okoń, najmłodszy zawodnik, najstarszy zawodnik, także nagród będzie kupa. Tutaj Wam się wyświetlą nagrody od sklepu wędkarskiego, który zasponsorował już te nagrody. Oczywiście JMC Adventure będzie również sponsorem nagród, będzie również sponsorem nagród firma Robinson i sponsorem również będzie Navi Poland. Będą od nich specjalne... Zobaczycie. Co będzie od nich, to zobaczycie, będzie niespodzianką. No i oczywiście czekam na kolejnych sponsorów. Może akurat z materiału się zgłoszą jacyś. A mile widziane. Będzie fajnie. Wspólnie z Rafiszem będziemy robić materiały z zawodów, które będziecie mogli również obejrzeć, jak to wyglądało, kto wygrał, jakie nagrody, jakie ryby. Także zapowiada się naprawdę fajne. Serdecznie zapraszam i oczekujcie informacji o kiedy będzie można się zapisywać na te zawody. Zawsze mówiliście do mnie, masz za mały podbierak. Za mały masz podbierak. Mam teraz duży podbierak. Cały wchodzę. Także podbierak oczywiście filmy JMC. Gumowany. Bardzo szybko rozkładany. Także w tym roku nie będzie takich cudów, jak w tamtym roku. Złowiłem szczupaka, chyba 90 cm czy 93. Wprowadziłem go do podbieraka, zacząłem podnosić, on się wyszedł z tego podbieraka, jeszcze się wypiął, ale fartem złapałem go podbierakiem jeszcze i udało się. Także w tym roku nie będzie już takich cudów. Mam tak duży podbierak, że metróweczka chodzi w niego jak w masło. Także fajnie gumowany podbierak, duży podbierak. Może na brzeg, bo jak będę chodził po brzegu za szczupakami, to go nie będę brał, bo trochę jest za duży, żeby się przez chaszcze przedzierać. Ale fajnie. Tak więc z takim sprzętem się wybieram na 30 maja Żywiec, 1 maja casting. Mam nadzieję, że będą ryby, że będą duże ryby. Czekam. Dzisiaj nagrywam. Został tydzień i jeden dzień do otwarcia. Także to odnagrywam w miarę świeżo. No dobra. Plecionki JMC. Oczywiście macie link w opisie do sklepu internetowego JMC. Macie link do sklepu wędkarskiego internetowego, w którym macie kod promocyjny. Tak więc zapraszam do subskrypcji na inne odcinki. Zobaczcie, jakie łapałem szczupaki w tamtym roku, jakie karpie i inne ryby. Do zobaczenia nad wodą, miłego i trzymajcie się. Nie zapomnijcie dodać łapkę w górę, subskrypcji zostawić, jeśli Wam się podoba. No i w niektórych filmach mamy fajne zabawy na komentarz, który uzyska najwięcej polubień innych widzów. Także warto obserwować każdy film. Trzymajcie się. Cześć.